Hej, przyjaciele, jestem Zanoskrychej i przepraszam, jeżeli będę brzmiał dziwnie, ale mam jeszcze trochę chore gardło, jak to nagrywam aktualnie. Ale chciałem nagrać film z update'u stanowiska, ponieważ parę lat temu robiłem film, że mam nowe stanowisko i od tamtego czasu ten film się już bardzo zestarzał, jest nieaktualny, dlatego chciałem pokazać, jak sprawa wygląda aktualnie. Film nie jest sponsorowany, rzecz jasna, żadną firmą, no i co ja będę dalej wijał. To jest na spontanie też ogólnie całość, więc jeżeli coś będzie na odpieprz, to bardzo przepraszam. Okej, zaczniemy. Zaczniemy od tego, na czym siedzę. To jest najnowszy dobytek tutaj. To osoby na Discordzie już widziały. To jest ufundowany przez osoby oglądające streamy na Twitchu fotel od Genesisa. Używany dopiero parę dni, ale jest wygodny. Im się podoba, opłacało zakup. Dobra, opłacalny zakup. Dobra, teraz przejdziemy do samego stanowiska. Biurko się nie zmieniło, ale jest dobre, nie narzekam na nie. Jest wytrzymało DLC do Cupheada, tak. Mikrofon, jaki używam, który mam przed twarzą, to jest Novox, ale nie pamiętam, jaki model. Na pewno, że jest firmy Novox, jest dobry, tutaj jest przymocowany. Chciałem go przymocować tutaj do boku, ale mam tu za mało miejsca, nie jestem fizycznie w stanie go tu przyczepić tym. No więc jest tak, nie narzekam. Nie idzie mi od góry ani wbrew pozorom, choć może tak to wyglądać, nie zasłania mi monitora. Mam go tak idealnie ustawionego, że on jest idealnie pod monitorem i to nie jest problem. Okej, w kwestii klawiatury teraz, ja sobie odsunę ten mikrofon, żeby móc łatwiej wam pokazywać. Ta klawiatura to jest Apex 5 od SteelSeries i bardzo mi się dobrze jej używa. Podświetlenie można sobie ustawiać jakieś tam się chce, nawet może samemu to sobie dostosować podświetlenie każdego osobnego klawisza, mi po prostu wystarczy, jak cała jest tak teczowo wyświetlana. To coś można przykładowo odpiąć, jeżeli komuś się to nie podoba, ale szczerze, bez tego klawiatura wygląda mi dziwnie oraz generalnie jest to po prostu wygodne. Tu ma nawet jakiś zabawny ekranik, na którym możemy siedzieć jakiś obrazek. No u mnie jest po prostu Oskrycha i też ona jest pełna, to nie jest żadna obcięta czy coś takiego. Nie przepadam za klawiaturami, które mają mniej przycisków. Zrozumiem osoby nawet, które jeszcze używają klawiatur bez numpada, ale te, które nie mają połowy przycisków, fuj, nie. Podkładka i myszka teraz też jest od SteelSeries. Konkretnie, jak się nie mylę, to jest chyba Rival 6, jakoś tak, nawet przed nagraniem tego filmu sprawdzałem więcej modele tego, co ja tutaj mam, bo sam nie jestem w sumie w stanie powiedzieć. Jest z podświetleniem, jest ona skoordynowana z podkładką, też od SteelSeries. No ale modelu podkładki też wam nie podam, bo nie wiem. Znaczy, to klawiatury też mógł podłączyć pod oświetlenie takie synchronizowane, ale osobiście uważam, że tak jest ładniej, że tu kolory zostają w miejscu, a tu one się zmieniają razem to z tym. Co ja mogę powiedzieć, no myszkę się bardzo wygodnie używa, konkretnie ona, nie pokażę tutaj, bo jedno ręko ciężko, ale możemy tutaj otworzyć z boków i ona ma tu wtedy takie obciążniki. Ja mam na fulla te obciążniki tutaj włożone, bo ja muszę czuć tą myszkę, ona dla mnie nie może być za lekka. I jak ona jest taka ciężka, to mi bardzo to odpowiada. Więc nie mam na co narzekać, naprawdę upgrade myszki po tym, co było ostatnio, co widzieliście, to taką białą profilowaną, to jest upgrade, naprawdę, nie jestem w stanie nawet opisać tego, jak o wiele wygodniej się tego w ogóle używa, bo te profilowane to w ogóle jeszcze tak, jakbyś musiał rękę mieć, o, to korpne. Słuchawki, kiedyś pokazywałem dwie pary, ale tamto jedną na kabel, parę kulik mi przekrył kabel, więc teraz zostały już tylko te bezprzewodowe. Co nawet spoko, jedyne co bym narzekał, to tutaj ta gąbka u góry, ona potrafi strasznie ciążyć na łeb. Ja mam je zazwyczaj tak założone, że to nawet nie dotyka mi głowy, tylko to jest jakby tak lekko nad głową, więc to nie jest duży problem, ale generalnie są spoko. Są, aktualnie nie są one niestety bezprzewodowe, muszę używać do nich kabla, bo się bateria w nich zrypała. Zgaduję, że przez używanie złego kabla do ładowania ich, ale to jest inna historia. Ale myślę, że pod na gwarancję już będą śmigać normalnie na bez kabla. Bo naprawdę bez kabla mi się wygodnie używało. Mogłem sobie założyć i nie wiem, pójść odkurzać pokój czy coś takiego podczas streama. Mogłem odejść tam od komputera na trochę. Ten kabel jednak trochę ogranicza. Poza tym, no im mniej kabli, tym dla mnie lepiej, ponieważ jakby królik żeruje na mnie, nie? Teraz monitory. Monitor ten główny się nie zmienił. To jest cały czas od Iliamy. Tu macie nawet dokładny model. Jeżeli ktoś jest ciekawy. A drugi monitor, bo jak pewnie zauważyliście oraz jak jeżeli śledzicie mnie dłuższego czasu, wiecie, że jest. To jest dokładnie ten sam. Podobał mi się ten monitor bardzo i pasuje mi też wizualnie, że one są takie same. Obydwa nie są na stópkach, tylko są podczepione na te takie uchwyty. Nie pamiętam, jak one się
oficjalnie nazywały, ale też jak można zobaczyć na obramówkach, wokół tego monitora są LEDy. Nie jest to od monitora, są to nie LEDy po prostu podczepione, takie paski tutaj z tyłu. Na tym mam zawsze grę. Drugiego monitora nie używam tak dużo, tak często, absolutnie szczerze powiedziałbym, że takiego normalnego użytkowania, jak się tylko siedzi i gra w gierki czy coś takiego, to nie jest super przydatne. Tego monitora głównie używam do OBS-a. Do OBS-a on jest... Szczerze, teraz nie wyobrażam sobie nagrywania bądź streamowania bez posiadania po prostu drugiego monitora. Jakby to tak pomaga, widzisz od razu co się dzieje na streamie, widzisz stan streama. Sam fakt tego, że mam czat po prostu tutaj po boku ekranu, a nie muszę, nie wiem, gdzieś telefonu kłaść, tu, nie wiem, butelką go opierać, jest naprawdę, naprawdę jest po prostu wygodne. Jednak aktualnie nawet nie służy mi on do grania tak na co dzień, w sensie, że mam go coś tam odpalonego na Discord czy coś. Przez tą oto puszkę, która tutaj leży, to jest Xbox Series X. I kabel HDMI jest podczepiony również do tego monitora. I zazwyczaj, biorąc pod uwagę, że ja nie mam, znaczy podczepione, nie mam dwóch portów HDMI w nim. Znaczy jest jedno HDMI, drugie jest display. I tego do kompa mam podłączonego HDMI-kiem i od Xboxa jest podłączony normalnie HDMI-kiem. Czyli no, są dwa, one są nie zwisają za monitorem i kiedy chcę użyć drugiego, po prostu odpinam jeden i wpinam drugi. I w większości przypadków tak jest, że albo bracia siedzą i grają na tym Xboxie, albo sam na nim gram. Więc w większości przypadków on jest cały czas podpięty tylko i wyłącznie do Xboxa, no bo jest mi to... nie warto jest mi po prostu go przepinać co chwilę na kompa, jak nawet nie zamierzam go używać. Jak używam, jak robię streama, to wtedy dopiero przepinam zawsze, albo nagrywam. No bo to jest po prostu dla mnie wymagane, żeby mieć ten drugi monitor. Na biurku mamy również... Switcha. Tutaj są z tyłu kable, których używam do ładowania myszki między innymi, ale Switcha. To jest ten zwykły, nie OLEDowy. Jeżeli ktoś jest ciekaw, to nie jest to ta, każdy mnie zawsze o to pyta, to nie jest ta wersja z 2018, którą można dawać, to jest zwykły, kurna, Nintendo Switch. Szczerze, aktualnie jest trochę rzadziej używany, ale bardziej używam go do takich party gierek, chociaż sobie kupiłem na nich Stardew Valley, który zamierzam grać w wolnym czasie. Teraz odnośnie padów. Te dwa miałem przy kupnie tego Xboxa i one są normalnie na baterie. Natomiast te dwa były dokupione później i do niej dokupiliśmy jeszcze ładowarkę, która w pakiecie miała dwa akumulatorki, które są właśnie to zamontowane. Jak widać, możemy go odłożyć. To mają takie coś z tyłu, po to, żeby móc je położyć na tych dwóch bolcach, żeby się ładowało. O, nie ładuje się teraz. Teraz się ładuje. To jest naprawdę użyteczne, bo po prostu nie muszę wydawać pieniędzy na paluszki. Te dwa są bardziej... Na tym etapie te baterie są praktycznie w ogóle niewykorzystywane, chyba że przychodzi ktoś i chce zagrać w czwórkę czy coś takiego, no to wtedy tych z baterii się używa. Ale praktycznie cały czas wykorzystywane są tylko te, więc ja nie muszę nic wydawać na paluszki, co jest bardzo użyteczne. Do VR-a jest wykorzystywany tutaj leżący Quest 2, ten kabel tak szczerze jest useless, bo Airlink dobrze działa. Nie narzekam, myślę, że na teraz na rynku to są najlepsze gogle, jakie można znaleźć. A używałem, to są już moje trzecie gogle VR i naprawdę jestem z nich zadowolony. Choć mam wrażenie, że pierwszy Rift miał lepszą jakość, ale może mi się wydaje, naprawdę. Przyjemnie się na nich gra, jeżeli ktoś myśli o kupieniu sobie VR-a, to są właśnie te Quest 2. Trójka tylko dodaje jakieś rzeczy AR, nic co mnie by nie interesowało, dwójka w pełni wystarcza. W pełni przez dłuższy czas po prostu zostanie, nie muszę mieć żadnych sensorów na biurku, jak pokazywałem na ostatnim filmie. Więc to jest naprawdę, ale to naprawdę wygodne mieć po prostu VR-a bez kabli, pomimo że używam go ze Steamem. Okay, jak co można było już pewnie od dawna zauważyć, ale tu na ścianach mam wyłożone wszystko piankami wygłuszającymi. Idę ono aż tam do końca ściany. To sprawia, że trochę wtedy tamten ruch pokoju wygląda strasznie pusto. Absolutnie szczerze, nie wiem jak mam go niby, że tak to powiem, zagospodarować. Nie mam na niego żadnego pomysłu. Tutaj są już szafki i na szafkach się ta pianka wtedy kończy. Szczerze, one niezbyt wygłuszają, znaczy wygłuszają, nie mówię, że nie. Problem polega na tym, że głównie dźwięk idzie przez drzwi, co sprawia, że one praktycznie nie wygłuszają nic. Jakby gdybym chciał wygłuszyć coś z mojego pokoju, musiałbym jeszcze położyć tą piankę na drzwiach, ewentualnie takie te specjalne takie framugi nieprzypuszczalne dźwiękowe tam postawić. No bo przez ścianę tak szczerze nigdy dużo nie przechodziło, one bardziej zostały tu położone po prostu dla wyglądu. Ale historia o tym, jak ja zamówiłem je w ogóle źle, pierw zamówiłem ich za mało i tak dalej, trzeba było zamawiać, to jest historia na inny czas, niektórzy ją znają, niektórzy nie, to zapytajcie mnie na streamie, jak nie wiecie, to może wam powiem. Dobrze, teraz przejdziemy na końcową fazę pod samo biurko.
proszę bardzo, guys, od ostatniego czasu ogarnąłem w końcu cable management. Może nie jest perfekcyjnie, ale jest o wiele lepiej niż było. Więc jak możemy tutaj zauważyć, nie wiem co to jest za kabel w ogóle, jakiś taki rozwalony. Te kable zawsze wszystkie, generalnie teraz zacząłem je trytytkować. Tu przykładowo z tyłu jest trytytka, tu widać jest trytytka, tu są trytytki wszędzie. To nawet tutaj cała listwa jest teraz do tego, bo jak tu są już raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć gniazd, wtyczek i w ogóle, to listwa już cała też się przydała, też jest trytytkowana. Wszystko po to, żeby tu jak najdalej najmniej było, żeby klik miał jak najmniej dostępu. W sensie on rzecz jasna może sobie po prostu podejść i podgryźć przykładowo, nie wiem, tak i tak, i on może się po prostu wychylić. Jeżeli to nie leży na ziemi, to wtedy dłużej idzie mu się do tego oderwać. Do klawiatury, jak muszę oczyścić, bo niestety nie mam odczepionego kabla, to jest tylko taki rzep od SteelSeries, więc za każdym razem mogę sobie po prostu odpiąć, wykręcić to i mogę już klawiatury brać do czyszczenia. Internet idzie tym razem już Ethernetem, tu jest zrobiony, proszę bardzo. Znaczy tu idzie z listwy, on w ogóle idzie tam z dołu i tutaj idzie, proszę bardzo. Co oczywiście nie zmienia moich problemów z internetem, bo play będzie zawsze playem, ale no chociaż część opóźnień jest wyeliminowana dzięki temu, że jest to Ethernet. Teraz co do samego komputera, tu mamy naszego bad boya. Zajczył on, jak widzicie, niezłego upgrade'a. Znaczy niezłego, po prostu zajczył upgrade'a od poprzedniego czasu. Konkretnie wymieniłem w nim kartę graficzną, płytę główną i obudowę. Obudowę dlatego, żeby się mieściła w sumie karta graficzna, a dlatego, że od razu z wymianą obudowy to znałem, że kupię mu tę takie, żeby była bardziej otwarta. Tu widzimy, teraz mamy cało przeszklonego peceta. Nie jak wcześniej. O, proszę bardzo, ładnie. Podoba mi się po co taki wygląd. Absolutnie, że zauważyłem z nim tak coś takiego, że się mało kurzy. W sensie zgodzę się, że ten panel bardzo się kurzy. I godzę się, niestety trzeba często czyścić. Ale środek komputera, nie wiem, jak tego wcześniejszego potrafiłem czasem otworzyć, to potrafił być tak zakurzony, że to jest naprawdę nie do pomyślenia. Tutaj niezbyt tak się właśnie kurzy. Karta graficzna z GTX 1660 Ti została wymieniona na RTX 3060 Ti. Ale coś się sprawia dobrze, choć niestety mam wrażenie, że trochę procesor AMD Ryzen 5 3600 już go trochę ciągnie w dół. Płytę główną wymieniałem głównie dlatego, żeby móc zmieścić dwa dyski SSD, ponieważ poprzednio moja płyta główna miała wejście tylko na jeden dysk SSD. Teraz są, jeden tutaj widać, drugi jest zakryty kartą graficzną, to miałem na myśli. RAMu jest 16 GB, co mi absolutnie wystarcza i nie myślę nad upgrade'owaniem, oczywiście DDR4. No, dobry komputer, dobrze się sprawuje. Zamierzam wymienić, jedyny upgrade jaki w nim widzę w najbliższym czasie, zamierzam wymienić procka, tak to pewnie dłuższy czas raczej pozostanie taki sam. Choć najbliższe upgrade'y całego tego stanowiska pewnie będą dotyczyć jedynie komputera. Tak naprawdę to tyle. Chciałem tylko pokazać zmiany, jakie doszły do stanowiska i na czym aktualnie pracuję nad następnymi filmami oraz streamami. Jak wiecie pewnie z Discorda, ze streamami, z Zuzuzu, że aktualnie z internetem, pozdrawiam Play, najlepsza sieć w Polsce, mój Boże, niech to upadnie. Ale filmy będą się pojawiać, jeżeli internet się jakimś naprawi, to streamy również, a kiedy je będę robił, zasiadam właśnie tutaj.